Jedziemy, za chwileczkę jedziemy, ruszamy na Fatimę, ale najpierw jeszcze porządki, to jest wiosenne, słońce świeci jak na wiosnę. Zamiatamy. Zobaczcie, ile śmieci w ogóle, masakra. Wytrzepałem piękny dywan, wytrzepałem naszą wycieraczkę. Pokażę wam jeszcze szybciutko, na jakim parkingu jesteśmy. Polecam wszystkim w Coimbrze, jeżeli ktoś tu będzie. To jest płaski teren, mnóstwo kamperów. Normalnie jak na kampingu. Tam też jest taki L-tag jak nasz. Mniejsze, większe. Z telewizją, z własnymi satelitami, no dziadki, młodzi, mnóstwo ludzi przyjeżdża tutaj i mieszka. Jest spokojnie, blisko do centrum. Za tylko! Za darmo, płaski teren. Przyjechała policja, zrobili sobie zdjęcie z nami. Nie, no żartuję. Proszę. Dywanik. Wycieraczka. Mega głodni. Tak więc znaleźliśmy snack bar i idziemy. Będę tutaj jedyną kobietą. Sami panowie z trasy. No cóż. Okazało się, że nie mają tutaj tego, co chcieliśmy w Franciszynie, ale mają inne rzeczy. To jest jakaś stołówka, czy codziennie podają coś innego. Dostaliśmy oliwki, dostaliśmy chleb i czekamy na owoce. Co zamówiliśmy? Owoce morza z porkiem, czyli z wieprzowiną. Tak. I chyba z frytkami. To będzie karmy owoce morza w tradycyjnym portugalskim wydaniu. Niewiarygodna, taka wielka porcja. Dwie minuty po złożeniu zamówienia. Już mamy wszystko. Jeśli w Portugalii zamówicie kawę, powiecie kafe, kafa, por favor, czy jakkolwiek tam mówią, dostaniecie espresso, to jest kawa. Więc jeśli chcecie większą kawę, kawę z innym mlekiem albo coś, to trzeba dokładnie wytłumaczyć, co macie na myśli, bo to jest po portugalsku kawa. Wyszliśmy, pojedliśmy, poszliśmy zapłacić, bo nie wiedzieliśmy, jak ile to kosztuje. Tak, bo tam nie było, bo nie było menu, cen, nie było cen, nie było nic. No i gość tak nie umiał to bardzo po angielsku, mówi 40. W sumie 40 euro, no to sporo za taki obiad. No i ja wyciągam 20, 25, potem wyszukam monet, Kaśka wyciąga bank, to ten gość na nas się patrzy i mówi 40, a ja mówię, no to 4,0, a on mówi, nie, 1,4. 14 euro za taki obiad, dwie kawy, pół litra wina. Przystawkę, oliwki i chlebek. Jezu, kocham Portugalię, uwielbiam. Nie dość, że to było dobre, to jeszcze było tanie. Cudownie. Wspaniale. Czasami warto zaufać intuicji, bo jechaliśmy, czegoś nie planowaliśmy. Mówi, Kaśka mówi, o, tu jest jakaś restauracja, zatrzymaj się tu. Bo ja już byłam głodna, już byłam zła, że Łukasz to mówi, to jest głodna. Tak. A ty tak, jestem bardzo głodna. Tak, 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 żeby wiecie, komfort zachować jazdę, to trzeba być pojedzonym, bo jeżeli się jest niepojedzonym, to jest nerwówka. Szeroki uśmiech. No, powinien i po tym jedzeniu. Dobra, jedziemy do Fatimy, jesteśmy bardzo blisko. Siesta? Siesta? No co? Ty jesteś na obiad, prawda? Ale ci dobrze. Świąteczko zagrzeje, tam drugi. Jesteśmy w Fatimie, jesteśmy w takim miejscu, gdzie zapala się świece w różnych intencjach. Mamy trzy ze sobą. Jedną za nas, za naszych bliskich. Jedną za naszych widzów, odbiorców, za wszystkich, za którzy nas prosili o modlitwę.
i trzecią w intencji pokoju na świecie, ze szczególną intencją za Ukrainę. Tak, tak. Teraz je zapalimy. Wiadomo, że to jest symbol, prawda? Symbol naszych modlitw. I pomodlimy się jeszcze. Wejdziesz te plastikowe rzeczy, dwie. A te świece ci na co, Kasia, są? Na wieczorne nabożeństwo. Jakie nabożeństwo? Stóp Matki Bożej. Będziemy się modlić za pokój na świecie. Wieczorem o 21.30 jest codziennie procesja ze świecami. Tak. O 21.30 i ona będzie tutaj na tym placu. Siedzimy właśnie w Fatimie, jest wszystko pięknie, cudownie, świeci słońce, ale potrzebowaliśmy prysznica, potrzebowaliśmy naładować baterię, ponieważ akumulator cały zużyliśmy, bo siedzimy na laptopie od wczoraj, cały wieczór siedzieliśmy na laptopie i mieliśmy pełny zbiornik szarą wodą, więc pomyśleliśmy, że musimy to załatwić. Po prostu trzeba jechać na serwis, wymienić wodę, w tym czasie się naładują baterie i może się uda nam wziąć prysznic. Znaleźliśmy takiego gościa, który ma pseudo camping, to jeszcze jest bezpłatne, on to dopiero buduje, dopiero teraz, no to od przyszłego sezonu to będzie otwarte, a na razie przyjmuje gości, na razie to jest bezpłatne, więc może sobie nalać, wylać kibelek, nalać wody, wyprać, tam Kasia bierze prysznic, może sobie tu coś ugotować, jest też możliwość zostawienia samochodu i gość mówi, że spoko, możemy sobie tu spać za darmo, jak długo chcemy, jest miejsce na 6 kamperów, piękny widok, wszystko jest w górach. No więc korzystamy, daliśmy panu 5 euro, bo wiadomo, jakby nie było, no prąd, gaz używa, po co ten wybudował to i był bardzo miły, bardzo sympatyczny. W ogóle to pojechał, powiedział, że musi gdzieś jechać, przygotował to swojego kampera i ruszył w trasę, więc jest pusty dom, to wszystko zostawił dla nas. I ma takiego ślicznego pieska, o lan boskie, chodź tu piesku piękny. Nie mam niestety saszetek, niestety wszystkie koty już zjadły saszetki, więc ci nie dam. Korzystałem też z okazji, że jest tutaj stacja do czyszczenia. Wyciągnę ten nasz zbiornik na szarą wodę i wymyję, bo widzę, że już tam jest tłuszczyk z chorizo jeszcze z Hiszpanii. Nie powiem. Nie jest to najprzyjemniejsza robota, bo to jest brudna robota, wiecie, ale po którymś tam razie człowiek się już przyzwyczaja i już mi nawet to nie śmierdzi. Ale ile tłuszczu to zostało, masakra. Tak raz w miesiącu mniej więcej czyszczę ten zbiornik. Teraz jak jest zimno, to też te zapachy się nie wydostają dość często, więc nie ma takiego ciśnienia. Jak byliśmy w takich miejscach, w ciepłych krajach, gdzie ta temperatura była... bardzo wysoka, no to się szybciej fermentowało, szybciej się psuło, więc trzeba było ten zbiornik czyścić przynajmniej raz w tygodniu. Jak tylko była okazja, to wylewaliśmy wszystko, bo troszeczkę tam się zbiera takiej nie za ciekawej wody poniżej tego kurka. Więc a kurek jest rewelacja, nie wiem czy pamiętacie, jest taki odcinek o naszych zmianach w wannie, jeżeli ktoś nie wie, tam wytłumaczy całe działanie tego zbiornika. No i to jest fantastyczne, mamy kabelek, nie muszę tego w ogóle dźwigać, nie muszę podnosić, wynosić, tylko podłączam, klikam tu i wylewam. Proste. Tak jak mówiłem, pan tu ma szałę, prysznic, a jeszcze powie, o, tu będzie miał saunę, widzę, że ma saunę w częściach, tu duży prysznic, fajnie, i tu taki, a ten będzie do sauny na zimną wodę, No nic, za parę... Podejrzewam, w przyszłym roku będzie miał tutaj super miejscóweczkę. Gdyby ktoś z was się wybierał do Fatimy, to poza sezonem parkingi wszystkie są
puściusieńkie i są bezpłatne. Ten jest płaski. Jest tam sporo kamperów. Jeszcze za tym są. Z tamtej strony są kampery, tam są kampery. No i nasz piękny, cudowny bus Przygoda też tutaj jest. A kościół, główna bazylika jest o tu. Gdzie tu jest budynek głównej bazyliki? No, bliziutko. Toalety też tu są zaraz obok. Czynne, niektóre są całą dobę. Jest woda, można sobie napełniać wodę, woda pitna. Super. We don't care much for people like them. We don't care much for people like them. Przyjechaliśmy właśnie do miejscowości Obidos, która jest piękna i cudowna i wszyscy nam polecali, żeby tu przyjechać. No i zaraz zobaczycie, jaka jest piękna i cudowna. Na pewno jest, ale strasznie pada deszcz, jest totalne zachmurzenie i tam, o, muszę zasłonić, tam jest ta miejscowość. Także no, na razie jesteśmy w samochodzie. Korzystając z okazji, gotujemy. Kasia, co dzisiaj gotujesz? Woda! Kasia gotuje wodę. Woda z kaszą. Co to jest? Woda z kaszą. Kasza? Dobra, a teraz powiedz mi, bo to nas bardzo interesuje. Co to jest, Kasieńko? Więc jedna z naszych widzów. Widzek? Widzek poleciła nam zrobienie karmelizowanego kaki. To robię. Mamy to kaki, którego pokazywałem wam dwa odcinki wcześniej, albo trzy. I jak się robi karmelizowane kaki, Kasia? No nie wiem, dałam na olej, podsmażyłam, a teraz daję miód, żeby to się właśnie skarmelizowało. Nie wiem, w połowie jest dziwnie, tak na razie. Dalej czuć, że jest trochę jeszcze nie gotowy. A to co? To jest... Dynia piżmowa. Dynia piżmowa, którą Łukasz pokroił. To jest męskie zadanie, ponieważ dynia jest twarda. Do tego pójdzie cieciorka. I to znaczy, wszystko to wymieszane, tak, razem z pesto z paprykowe, calabrese. A ten syrop spod cieciorki, jego można używać jako białka. I weganie używają właśnie syropu spod cieciorki zamiast białka do pieczenia ciast, do przeróżnych ilości rzeczy. Nawet, co się dowiedziałem niedawno, jest taka firma, która robi hummus w Krakowie, hummus Mamamusi, i oni mają bardzo dużo, wytwarzają tego soku z tej cieciorki, i barmani z krajów obok przyszli i odbierają od nich ten syrop z cieciorki, który ma jakąś tam super nazwę. O Jezu, paruje. I robią z tego drinki. No i tak wygląda miska przyjemności zrobiona przez Kasię. Sałatka, orzeszki, suszone pomidory, tam jest kasza, ten piżmowa dynia. Jak, Kasia, smakuje? Super, bo tu jest jeszcze w środku po angielsku koriander, czyli co to jest koriander? Kolendra. Kolendra i mamy jeszcze taki sos, który jest to jest mój ulubiony tajskim sos. Trochę sosem chyba, tajskim? Siraha, to jest sos z papryki ostrej chili. Z Asii, to jest, ono jest super i pasuje idealnie do tego wszystkiego, także... Dodawaj. Trochę smaku jak tajskie danie. Jego trzeba dać bardzo ostrożnie, o tyle. Tak jako bardziej dekorację, bo on jest bardzo ostry. Jest nawet ciepło, więc zabieram Kaśkę i... Zaraz pójdziemy do miasta. A pójdziemy tam. Tam jest ten zamek. Zamek, twierdza. I coś może ładnego zobaczymy, także... Także teraz czas na zwiedzanko. Idziemy, Kasia? Casa dos Azulejos. Azulejos? Tak mi się wydaje, że to się wymawia. To są takie kolorowe płyteczki, którymi Portugalczycy zdabiają domy albo robią napisy, tabliczki. No i są one często piękne, cudowne, kolorowe i jesteśmy w nich zakochani. Jesteśmy w miejscowości Obidos, której początki sięgają 300 roku przed naszą erą, czyli bardzo, bardzo stare miasto, które jest niesamowicie piękne, bo jest bardzo stare. Niestety w XVII wieku zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi, ale odrestaurowali je dokładnie tak jak było. Kamień po kamieniu położyli z powrotem na tych samych fundamentach. No i teraz jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, dzięki czemu nie ma tutaj nic, żadnych neonów, żadnych reklam.
No i jak tam, Kasia? No przepyszne to było. Co to było? To był taki likier wiśniowy. Wódka wiśniowa, można powiedzieć, tak jak Mon Cheri. Tak samo to smakowało, tylko że było dużo więcej likieru. Ja. Cieplutko. Mała przerwa w zwiedzaniu na kawkę i pastel z Renata. To są takie przepyszne, niesamowite portugalskie ciasteczka pastel de nata, pastel de nata z budyniem w środku zapieczone, no, z takim karmelem, do tego oczywiście espresso, no i jak Portugalczycy będziemy teraz jeść i pić.